Hej, cześć, tu Krzysiek Kasowski, Kasa. Postanowiłem zostać youtuberem na starość i otworzyć taki mały cykl programów Subiektywna Historia Muzyki. Zacznijmy od rapu. Już słyszę niektóre głosy: synu, co ty wiesz o rapie? A jednak może mi jakoś spróbujcie zaufać, coś tam mogę wiedzieć, zwłaszcza o tym starym rapie oczywiście, bo sam już nie jestem najmłodszy. Więc najpierw tytułem takiego wprowadzenia, ponieważ to ma być bardzo subiektywne, więc chcę się opierać głównie na czasach kieleckich, no ale najpierw chciałbym opowiedzieć o tym, co wiem, co mi się wydaje, że wiem o tym rapie, o początkach tego rapu, którym przełomowym rokiem dla świata był rok 1979. Miałem 9 lat, niecałe może, bo pod koniec roku się urodziłem. No i co? I po prostu nic o tym oczywiście nie wiedziałem. Co to było? Rapper's Delight. Ten groove, który słychać pod spodem, każdy fan rapu, przynajmniej dawnego rapu albo dawny fan rapu, znał na pamięć, bo on jeszcze nie raz został wykorzystany w różnych nagraniach. Natomiast no to jest ten najważniejsza linia basu, bo w ogóle gitara basowa uważam, że była bardzo ważnym instrumentem, jeśli chodzi o rap, co udowodnił później. Więc jest to utwór, groove do utworu, powiedzmy Rapper's Delight, rapowa rozkosz, jak to nazwać, radość jakaś, utwór, który trwa 15 minut. Oczywiście ja to tu nie przytoczę dosłownie żadnego klipu, nie umiem ściągać, jestem za stary, będę tylko ilustrował zdjęciami, ewentualnie własnymi jakimiś nagraniami. Ten utwór, 79 rok, to był rap, ale dla wszystkich, powiedzmy, niewtajemniczonych. Bo ilu mogło być tych wtajemniczonych wcześniej? Niewielu, ale oni byli przynajmniej od nawet w pierwszej połowie lat 70. za sprawą imprez ulicznych, głównie w Nowym Jorku, na takich dzielnicach typu Bronx czy Brooklyn, odbywały się takie block parties, czyli między, powiedzmy, przecznicami zamykano ulicę, w sensie stawiano jakieś nagłośnienie, czasem jakaś przyczepka, czy jakaś furgonetka, podłączali się gdzieś, czasem do lampy nawet ulicznej, czasem kogoś z domu, jakiś przedłużacz, no i robili imprezy. Co było nowością? Bo jeszcze teraz nie będziemy mówić nawet o rapie, tylko o tych wcześniejszych zjawiskach, które wtedy przynajmniej były ważniejsze niż rap, bardziej rewolucyjne. Było to przede wszystkim graffiti, czyli no, wpływ na graffiti musiał mieć bardzo, bardzo wiele, nie wiem, sztuka naiwna, jakieś afrykańskie motywy, starszych jakieś sztuki prymitywne, nazwijmy to w taki sposób. Był to taniec, ale taniec, czyli mówimy o coś, co się ogólnie nazywa breakdance, ale tego też było wiele, wiele gatunków. Taniec, który też wiele bardzo wpływów od jakiegoś nawet, nie wiem, tańca też właśnie może afrykańskiego, czy na przykład niektórzy widzą podobieństwa w capoeira brazylijskiej, którzy przecież niewolnicy z Afryki udawali, że tańczą, a tak naprawdę była to forma samoobrony. Zresztą to też nie jest zły kierunek, jako że tamte czasy podobno na tych dzielnicach w Nowym Jorku były bardzo niebezpieczne, więc jakakolwiek forma, powiedzmy, tańca czy pokazania z własnej sprawności, szybkości była jak najbardziej na miejscu. No i do tego musiała być też muzyka i też bardzo rewolucyjna sprawa, czyli gramofon, a w zasadzie dwa. I to było coś wyjątkowego, ponieważ można było zapętlać, mając dwie takie same płyty, jakiś fragment utworu w nieskończoność. Jeden z pierwszych DJ-ów, który zaczął to robić, czyli niejaki Kool Herc, zauważył, że kiedy robi to z fragmentami samej perkusji, które sam nazwał breaki, czy powiedzmy, że to jest jakiś fragment utworu, który jest jakimś przerywnikiem bębnowym, nazwijmy to, perkusyjnym, zauważał, że tancerze wykazują się wtedy no, większą jakąś inwencją. Zresztą tak jest na przykład w Ameryce Łacińskiej czy na Karaibach, gdzie kiedy słychać bongosy, to gdzieś tam się górą bardziej, kiedy jakieś konga i tak dalej, to bardziej biodra. Po prostu tancerze, którzy dobrze tańczą, mają intuicję, no i jako technik oczywiście wyczuwają, potrafią po prostu ciałem odpowiedzieć na te różne rytmiczne niuanse różnych instrumentów perkusyjnych. Więc Kool Herc zaczął grać zapętlone kawałki perkusyjne, głównie Jamesa Browna, jakichś, powiedzmy, zespołów, które z wczesnych lat 70., które grały funk,
i do tego coś tam, powiedzmy, jak to się mówi, nawijać, dokrzykiwać. Czasem robił to ktoś inny. Było to takie zachęcanie. Zresztą James Brown już też między utworami robił coś takiego. Więc były to takie tego typu imprezy, gdzie tańczono, spotykano się. Może ktoś tam, powiedzmy, malował graffiti na ścianie. Ktoś grał, ktoś zapowiadał, coś tam opowiadał, coś zachęcał do tańca, przedstawiał tancerzy. Może mówił, żeby się, nie wiem, jeden zamienił z drugim, a może teraz drugi, a może teraz walka między nimi, przecież były już powoli takie jakby konkurencyjne grupy. Ktoś tam wspominał nawet, że, nie wiem, zginęło dziecko, gdzie jest, to też mówił ten taki, powiedzmy, później nazwany mistrz ceremonii, ktoś to miał. Mikrofon czasem miał to DJ, ale to utrudniało przecież miksowanie i zapętlanie tych fragmentów. Trzeba było bardzo rytmicznie zrobić i równo. Więc to mniej więcej są początki rapu, które miały miejsce, tak powiedzmy, w pierwszej połowie lat 70. I ten ruch jakby narastał, gdzieś tam zaczęło to być modne w środowiskach artystycznych, co też nie jest bez znaczenia, bo nie powstałby ten utwór Rapper's Delight, gdyby nie pewne zbiegi okoliczności, czyli ten rap by nie wyszedł z podziemia, gdyby nie znajomości z poważniejszymi, troszkę nazwijmy to, artystami czy twórcami nurtów już uznanych, jak disco czy nowa fala. Według mnie najmniej ważny z tego wszystkiego na samym początku był rap. Najmniej takim przełomowym w tym czasie. Oczywiście tego nie słyszałem, bo nie mogłem, ale z tego co czytałem, nawet z tych pierwszych rapowych, jak Rapper's Delight i kolejne, wydaje się, że jeszcze ten rap nie był tak przełomowy, jak to zapętlanie i skreczowanie na płytach i gramofonach. Przełączanie z jednego do drugiego, to było pokazanie jako instrumentu w ogóle oddzielnego, to było coś moim zdaniem rewolucyjnego, niesamowitego. Malarstwo uliczne, czyli cały street art, z tego nurtu przecież wywodzi się Basquiat. No, wspaniały malarz, który zaistniał w prawdziwych galeriach, a jednocześnie nie stracił swojej takiej identyfikacji ulicznej, pochodzący zresztą sam Basquiat z Haiti. Gdzieś tam to też było jakieś przełomowe, oraz taniec. No, takiego tańca nie było wcześniej. Można widzieć gdzieś, zobaczyć z lat 40. jakieś filmy. Pamiętam jakiś taki fragment, gdzie jakby czy czarni marynarze gdzieś tańczyli w lat 40. któryś rok i robili figury już bardzo podobne do breakdance'u. No, była to akrobatyka wręcz, coś niesamowitego. Oczywiście też stepowanie na bardzo wysokim poziomie, bo to były takie czasy. Natomiast to było też stepowanie z jakimś takim, no, jeszcze przed rock'n'rollem, a jakieś takie naprawdę figury bardzo poważne, więc gdzieś ten taniec był, rytm i taniec, o tym rytmie będziemy cały czas mówić, bo to jest po prostu rap. Więc według mnie na początku samym ten rap chyba był najmniej ważny, właśnie tylko miał zachęcać do tańca, tablica ogłoszeń, nazwijmy to, o informacja, kiedy następna impreza i gdzie. I jaki ten DJ jest fajny, jaki tancerz fajny, opatrzcie, maluje graffiti, a może ja też jestem fajny. Ale raczej to było coś dodatkowego. Tak przynajmniej mówią, nazwijmy to, źródła same relacje, jak Cool Herc, czyli ten od pierwszych, powiedzmy, gramofonów zapętlonych opowiadał. To the na tych imprezach, które organizowało kilku DJ-ów w Nowym Jorku, na tych, nazwijmy to, gorszych dzielnicach, czyli nie na Manhattanie, tylko właśnie Bronxie, powiedzmy, no zaczęli też bywać tacy alternatywni też malarze, muzycy, albo komercyjni, ale wywodzący się ze środowiska alternatywnego, jak chociażby Debbie Harry z Blondie, która się zaprzyjaźniła z tymi graficiarzami. Five Freddy był jednym z takich tych, powiedzmy, pierwszych ulicznych artystów, na początku malarzy, graficiarzy, jak to nazwać, ale też czasem właśnie rapował, czasem zapowiadał, czasem jakby tak animował to towarzystwo. Więc o tym zjawisku takich imprez niezależnych w jakichś właśnie, powiedzmy, ulicach, jakichś może starych fabrykach, w rodkowniach jakichś czasem opuszczonych, no zaczynało być głośno. I był podobno taki koncert grupy właśnie Blondie, Clash, a Debbie Harry zaprosiła też swoich przyjaciół z grupy Cheek, wybitnej, moim zdaniem, dyskotekowej grupy amerykańskiej, ponieważ przyjaźniła się z gitarzystą Nile Rodgersem. I zaproszeni też zostali, no, kumple
ich wspólni, czyli ci raperzy, grafficiarze, może też tancerze, DJ-e, bo koncert miał miejsce w Nowym Jorku. I to też świadczy o tym, że wówczas ten Nowy Jork musiał być jakąś taką stolicą muzyki i pewnych zjawisk artystycznych, jak Londyn w latach 60., później San Francisco, koniec lat 60., hippisi i tak dalej, i już chwilę później ten Nowy Jork, gdzie nie przeszkadzały, przynajmniej w środowisku artystycznym, bariery rasowe, bo przecież trudno sobie wyobrazić dzisiaj, no dzisiaj może już nie, ale w pewnym okresie gdzieś, że powiedzmy gra grupa Clash, prawie że punkowa można nazwać, Blondie, to też nie wiadomo, nowa fala, ale tam też się i reggae i różne, później też o rapie nawet powiem, znajdowały powiedzmy gatunki oraz typowo dyskotekowy zespół Chic, a jednak zagrały razem gdzieś w jakimś klubie. I w czasie tego koncertu doszło do no, takiego symptomatycznego zjawiska, mianowicie Nile Rodgers zaprosił na scenę raperów, no tak, żeby może, nie wiem, coś zaktywować, dać coś więcej, być może więcej publiczności było białej, czy coś, i jakby troszkę rozruszać ludzi, pewnie podejrzewam, że grali support, trudno powiedzieć, kto grał przed kim, to tego już nie potrafiłem znaleźć. W każdym razie na utworze Good Times, to był świeżutki utwór, być może też dlatego, że nie był znany, nie był jeszcze tak znany jak Le Freak, grupy, czyli chyba największy hit. Zostali zaproszeni raperzy Fat Five Freddy, Wonder Mike i tak dalej, jakiś jeszcze dwóch, i powiedzmy zaczęli tam sobie te swoje rymy do tej muzyki granej na żywo robić. No i się okazuje, że to było coś, co zmieniło muzykę na zawsze. I said a hip hop, the hippie said a hip hip hop. You don't stop the rocket to the bang bang boogie. Say jump jump the boogie to the rhythm of the boogie the beat. Przeżyliście to, mam nadzieję, no może nie było tak źle. Więc to była ta nowość, synkopy, zabawa słowem. Wonder Mike, czyli ten pierwszy raper z Sugar Hill Gang, po prostu twierdził, że w ten bang, boogie i tak dalej, litera B, dźwięk głoska B kojarzył mu się właśnie z bębnami, w Polsce akurat na B. I tym chciał tutaj nadrobić, tym chciał jakby tak coś nowego przemycić. No bo co on powiedział w tym tekście? Tańcz do rytmu, tyle słów, a tamtego znaczenia nie ma wiele, bo jest po prostu zabawa słowem. I to była też olbrzymia nowość, którą przyniósł rap. Nagle nie ma tekstu, które ma, tylko nie ma tego. To też będzie, ale na początku zabawa słowem, rytm. Skat, jakieś wierszyki zabawne, jakieś ćwiczenia do musztry wojskowej. Zresztą jest legenda, że samo słowo hip-hop wzięło się z tego, że jeden z późniejszych raperów Wściekłej Piątki, czyli Furious Five, żegnał brata, który szedł do wojska, była impreza, i ten się tam nabijał z niego, że będzie hip-hop, że będzie po prostu chodził, maszerował rytmicznie. I podobno z tego żartu, z przekomarzania się wzięło się w ogóle słowo na tę całą kulturę, bo przecież hip-hop to nie jest tylko styl muzyki, tylko wszystko właśnie, breakdance, graffiti, mieszanie na tym, miksowanie na tych gramofonach, no i ten powiedzmy styl kreatywny, bo to jest bardzo kreatywny styl bycia i życia, który obserwowałem parę lat później w Kielcach. Ale to nie wszystko, co przyniósł rap, czyli nie tylko rytm, zabawa słowem, brzmieniami, czyli onomatopeja, coś tam, tylko na początku jeszcze nie przesłanie. To dopiero 82 rok, message, nawet dosłowne, wiadomość, przesłanie, czyli już tematyka społeczna. Nie, mamy jeszcze 79 rok, ale nie jest to, może nie jest to przesłanie, tylko jest to jakaś wiadomość, ale jeszcze tylko o sobie, czyli taka autoprezentacja. No, what you hear is not the best. I'm rapping to the beat. I'm me, the groove, and my friends are gonna try to move your feet. C-I-L, just look at some skin, I'd like to say hello. To the black, to the white, to red, to brown, the purple and yellow. I to była ta nowość, jaką przyniósł rap, że raper przedstawia się, pokazuje swój styl życia, to znaczy powiedzmy za drugim, trzecim utworem on już się nie musi przedstawiać, ale generalnie on już mówi, tak jak chociażby ten Wonder Mike, lubię to, lubię tamto, chwali się. To jest dosyć, to jest pewna nowość, tak, że jest ktoś, kto mówi za siebie, ktoś, kto pisze sobie sam tekst,
Chociaż też są wyjątki nawet w tym utworze. Ten drugi z kolei podobno sobie sam tego tekstu nie napisał, natomiast już to uosabia, no generalnie to weszło do kanonu rapu, także raper jest sobą, choć ci ghostwriterzy też bardzo szybko się pojawili, jak mówiłem, natomiast no my chcemy wierzyć, że to jest ten gość, który mówi za siebie, hej, lubię to, lubię tamto, uważaj, jest albo jestem groźny, albo jestem wesoły, albo zabawny, a jeszcze skupmy się na jednym, bo widzieliście tam mój strój, no nie jest może on za bardzo tak, ja się nie kojarzę z rapem wielu, tym bardziej moja stylowa, jeszcze gorzej może ten łańcuszek i tak dalej, natomiast no ja tam pokazywałem zdjęcia, zobaczcie, to jest rap, tak wyglądali raperzy, to nie byli żadni jeszcze gangsterzy, to nie byli ci z szerokimi spodniami, to nie była nawet Run DMC, to byli po prostu goście, którzy na imprezie byli fajni, tak? Mogli wziąć mikrofon, mogli właśnie, nie wiem, ale coś fajnego zarymować, o czymś fajnym opowiedzieć. Natomiast jeszcze to nie była właśnie żadna tematyka społeczna, to nie było żadne historie z getta, mimo że oni sami mogli stamtąd pochodzić, ale na razie to byli ludzie, którzy bawili się w klimacie disco. To jest właśnie ta różnica między tym starym rapem, tym pierwszym właśnie, że pierwszym sprzedanym, nazwijmy to, bo pierwszy był funkowy, taki ten nieznany. Drugi był dyskotekowy, ten, który zaistniał, czyli Sugar Hill Gang, Rapper's Delight. Może jeszcze powiem, jak do tego doszło, bo nie było to wcale takie proste. Sylwia Robinson była wokalistką, która miała już koło 40, kiedy chciała, zauważyła, że ten rap gdzieś zaczyna na takich imprezach podobać się. Była sama z Nowego Jorku, nagrywała trochę dla Tiny Turner, później założyła swoje studio, jej mąż był biznesmenem, miał jakąś knajpę, firmę płytową niedużą, taki label nazwijmy to, i wpadła na pomysł, żeby, ponieważ obracała się w klimacie muzyki R&B, funk, disco, że może by udało się nagrać jakiś pierwszy utwór rapowy, ponieważ to jest fajne. Natomiast wszyscy jej odmawiali, Fab Five Freddy, Grandmaster Caz stwierdzili, że nie, to jest tylko na imprezach. Poza tym jak z tą muzyką, przecież oni rapują do płyt, jak będzie wyglądać kwestia praw autorskich, producenckich, zwłaszcza wykorzystanie czyjegoś nagrania. Wtedy jeszcze, aż do 79 roku włącznie, nie było własnej muzyki do rapu. O tym może zapomniałem powiedzieć, że po prostu tego podkładu, bitu nie było. Rapowało się tylko do tych breaków, do tych fragmentów utworów dyskotekowych czy funkowych bez wokali, no żeby ten wokal oryginalny typu Jamesa Browna Okrzyk mógł być, ale nie cały jakiś refren, bo by się nie dało rapować do tego. Więc o to dbał już DJ, żeby wyciągnąć te fragmenty, przerywniki, gdzie instrumentalne, gdzie tam nic się nie dzieje, jest niewiele instrumentów i mniej tym lepiej czasem, dla tancerzy czy dla raperów. Więc tak naprawdę ci pierwsi raperzy, którzy byli znani tej Sylwii Robinson, odmówili jej. No ale jak to w życiu bywa, jakie były powody tej odmowy, czy to było, że komercja, nie komercja, no przecież tego nie wiem, tam akurat byłem w Nowym Jorku i nawet jakąś płytę nagrałem tam, natomiast oczywiście nie z nimi, to było niemożliwe, chyba nikt z Polaków tam nie był, natomiast z tego co wiadomo, no nie zgodzili się, czy uznali, że tego nie należy robić, czy że to jest komercyjne, nie wiadomo, natomiast znaleźli się ich kumple nieco młodsi, którzy zgodzili się, było ich trzech. I przesłuchania według relacji Sylwii Robinson, jedno odbyło się przed pizzerią, gdzie ten chyba Wonder Mike pracował, drugie w samochodzie, a trzecie gdzieś tam jeszcze, już w samym studio. No i tak powstał pierwszy utwór rapowy i to też jest symptomatyczne, że nie zawsze ten pierwszy jest pierwszy, tak? Czego dowodem jest chociażby Kool Herc, czyli absolutny pionier hip-hopu. Kiedy hip-hop wyszedł w tym 79, zajął jeszcze nie takie bardzo wysokie, chyba w Kanadzie pierwsze miejsce, w Stanach może 18, ale za chwilę potem kolejni, to w tym momencie ten twórca, który wymyślił ten rodzaj miksu, DJ, poszedł pracować do sklepu płytowego, bo jakoś nie potrafił się przestawić, też jakieś problemy osobiste miał prawdopodobnie, no i generalnie nie został bardzo długi czas jakby doceniony jako ktoś, kto praktycznie, no można powiedzieć, wymyślił hip-hop. Więc tak to właśnie bywa, że ktoś się nie zgodził, ktoś nie mógł, ktoś nie przyszedł, zrobili to inni z rymami opartymi o inne rymy, o tym też będę mówił, bo to nawet w Kielcach też u nas, to jest po prostu Nowy Jork, bo przecież film Polski Bronx, zachęcam do oglądania, też gdzieś tam jestem.
No więc wszystko gdzieś tam to się zmieniało, przechodziło z jednego na młodsze pokolenie. Ktoś się zgodził, powstał utwór. Mówiłem o tym występie z grupą Blondie, z grupą Clash i z grupą Cheek przede wszystkim w klubie nowojorskim do utworu Good Times. Tak im się to spodobało, że stwierdzili, że zrobią to z tym właśnie kawałkiem. Natomiast Sylwia Robinson miała studio płytowe, nagraniowe, no i firmę płytową niedużą, więc zdecydowała, że nie skorzystają z oryginalnego sampla, że będzie to za trudne, to znaczy z grania z DJ-ski, tak to się robi na imprezę, że prosto w stół mikserski na taśmę i jest oryginalne nagranie. Na tyle długo działała w firmach płytowych w branży muzycznej, że wiedziała, że narusza to dwa podstawowe prawa jakby własności, czyli prawa intelektualne, jak to można nazwać, czyli prawo autorskie i prawo producenckie. Wydaje mi się, że prawo producenckie w Stanach jest jeszcze większe, ponieważ prawa autorskie często są jakieś małe, powiedzmy takie publishingi nieduże, z nimi da się dogadać, ale płyty dużych firm, a w grupie Cheek bywa duża firma, no to już są producenci, mają bardzo duże pieniądze, bardzo dobrych prawników, także naruszenie prawa producenckiego, wykorzystanie oryginalnego nagrania, wówczas jako pierwszy przypadek chyba wtedy w branży muzycznej pociągałby no, jakby wycofanie płyty ze sklepów, ten proces jakiś karny i tak dalej. Także postanowili zrobić coś innego. Wzięli młodych muzyków i według legendy każdy dostał po $70. Basista, bębniarz, klawiszowiec, gitarzysta. I po prostu nagrali 15 minut, na co skarżył się basista 17-letni, że trochę ciężko było tak długo grać równo. No ale tak mówię, w Nowym Jorku muzyków na każdym roku możemy wspaniałych spotkać. Zawsze tak było i być może zawsze tak będzie. Więc nie było z tym problemu. Nagrali to po prostu, co to jest, to nie jest sample. To jest po prostu zapożyczenie. Interpolacja istnieje takie słowo, ale mało chyba trochę mówiące, nawet nie coś. Coś za mało, po prostu zapożyczenie, w trend można to nazwać, po prostu wykorzystanie, zagranie albo zaśpiewanie, bo później w rapie to bardzo też jest charakterystyczne, zaśpiewanie jeszcze raz innymi słowami danego refrenu, po prostu wykorzystanie utworu, ale nie nagrania, bo to są dwie różne rzeczy, czyli ta sama linia basu, ten sam sposób zagrania perkusji, gitara bardzo charakterystyczna, najróżniejszy grał i pianinko, dzięki czemu producent zyskała no, bardzo ważne, dwie bardzo ważne rzeczy w zasadzie, czyli nie musiała już się martwić o pozew ze strony firmy płytowej, tylko ze strony autorów ewentualnie, ale ci autorzy byli kumplami, więc liczyła na to, że się dogada. A druga rzecz, też ważna, że nagrywając wszystkie ścieżki osobno, mogła sobie dowolnie miksować, czyli tu same bębny z basem, tu kawałek gitarka, tu no także w zasadzie każdy instrument mając separowany mogła zrobić z tym co chciała, natomiast w przypadku nagrania oryginalnego, nawet wydłużonego, no tego się nie da zrobić, tak, bo za chwilę kawałek wokalu wejdzie, za chwilę coś, no sam samplowałem później wiele rzeczy i miałem z tym problemy, bo nie zawsze dało się wyciąć taki fragment, jaki się chciało. Więc tutaj w taki sposób właśnie powstał ten utwór, do którego nawet nie powstał klip oryginalny, tylko jakiś taki telewizyjny z ich występu, gdzie dostali prawa później, żeby ten nagrany przez telewizję klip mógł reprezentować, mógł zostać powiedzmy sprzedawany, czy tam pokazywany przez firmę płytową. Więc Sugar Hill Gang, pierwszy utwór rapowy, Rapper's Delight, który niemal od razu wzbudził kontrowersje w środowisku rapowym, że a to trochę nie tak, trochę to chyba nie są ci z pierwszej linii, jak Grandmaster Caz, jeszcze nie Flash, i ten Fab Five Freddy, czy nawet Kool Herc, który może bardziej DJ, ale dlaczego żaden z nich nie wziął udziału? No, podobno pani Robinson pytała, odmówili, więc znalazło się trzech innych i tak zostali po prostu na zawsze, nawet jeżeli troszkę byli lekceważeni chwilę później przez środowisko rapowe, niemniej jednak zdobyli popularność jako pierwszy hit rapowy. Nie był to pierwszy utwór, tam parę miesięcy wcześniej chyba Fatback Band, na pewno coś by się znalazło, oprócz Jamesa Browna oczywiście,
gdzie już było dużo bliżej rapu niż funku, natomiast no, w świadomości ludzi takiej masowej, poza fanami muzyki tylko funkowej, czy jakiejś tej społeczności samej, tak to zaistniało na rynku, nazwijmy to, amerykańskim, ale troszkę też światowym, no ale najpierw przede wszystkim amerykańskim. To tyle w pierwszym odcinku. Nie znaczy to, że będę oczywiście każdy utwór osobna, jakiś duży, znany dla hip-hopu omawiał, wręcz przeciwnie. To była taka troszkę może przedłużona zapowiedź, takie rozwinięcie takiego dywanu pod całą opowieść raczej o polskim hip-hopie, a nawet może jeszcze przed hip-hopem, co było w Polsce, czego się słuchało w tamtym czasie w Polsce, bo przecież byłem wtedy nastolatkiem. No to wiem, takim wydaje mi się typowym nastolatkiem. Tylko jeden nastolatek w moim wieku był inny, całkowicie inny od wszystkich i o nim też opowiem i on bardzo wiele zmienił w muzyce.